żebyś ty i ja, żebyśmy my żyli zwycięsko tu na tej ziemi, żebyśmy my mieli życie wieczne. Nie diabeł, ten frajer, to jest bity frajer. Pamiętaj, tak jak wierzysz w Boga, musisz wierzyć w duchową obecność i rzeczywistość, że diabeł istnieje. To jest bity frajer, to jest bita pała, to jest przegrany ktoś, to jest byt. W ogóle nie mogę go porównać do niczego. Jest śmieciem, który manipuluje tą ziemią, który steruje każdym człowiekiem. Ale to ty, wiesz, możesz mieć panowanie nad nim. To ty możesz panować nad chorobami, to ty możesz panować nad ubóstwem, to ty możesz zwycięsko, codziennie, jak rycerz kroczyć po tej ziemi. Nie musisz siedzieć w depresji, nie musisz siedzieć w biedzie, nie musisz siedzieć w chorobie, nie musisz siedzieć w niemocy, nie musisz siedzieć w zniewoleniu. Wiesz dlaczego? Bo Chrystus w nas, nadzieja chwały, 2000 lat temu, gdy Jezus Chrystus konał na krzyżu Golgoty, krzyknął te słowa, wykonało się i wykonało się, wszystko za free, wszystko kompletnie za darmo, dostępne jest dzisiaj dla każdego człowieka. Kochani, będziemy jeszcze tutaj chwilę. Jeżeli jesteś człowiekiem, który wstydzi się sąsiadów, swoich znajomych, wstydzisz się podejść do nas, przyjdź na ulicę Senatorską 9, odbierz swoje zbawienie, odbierz swoje uzdrowienie, odbierz swoje uwolnienie. To jest za free, nie wezmę od ciebie złamanego grosza. W ogóle nie o to tutaj chodzi, nie o to tu chodzi. Chodzi o to, żebyś zwycięsko chodził po ziemi, że jak umrzesz, to trafisz do nieba, że jawnie sprzeciwstawisz się zwierzchnościom diabelskim tu na tej ziemi, kiedy narodzisz się z Bożego Ducha. Bo pamiętaj, tak jak rodzisz się na tym świecie, rodzisz się z martwym duchem. Żeby twój duch ożył, trzeba na nowo się narodzić, trzeba narodzić się z Bożego Ducha. Kochani, jesteśmy tutaj jeszcze krótką chwilę. Możecie podchodzić, możecie zadawać pytania, możecie pytać nas o cokolwiek, o każdą stronę naszego życia. Jeżeli jesteście osobami chorymi, realnie możecie być dotknięci dzisiaj przez moc Bożą. Moc Bożą prosto z nieba. Możecie być dotknięci najlepszym towarem, najczystszym, jaki ma Bóg. To jest Jego wielka moc. Moc do uzdrowienia, moc do uwolnienia Cię od alkoholizmu, moc od uwolnienia Cię od narkotyków, moc, która może uwolnić Cię od onanizowania się przed swoim ekranem komputera. Wiesz, nie musisz być człowiekiem zniewolonym. Możesz być wolnym człowiekiem. Możesz być człowiekiem pozbawionym wstydu. Ja tutaj jestem na tym miejscu, mogę być między wami, bo w ogóle wstyd mnie nie rusza. Wiesz dlaczego? Bo poznałem miłość Jezusa Chrystusa. Poznałem miłość Bożą i mam wywalone na to, co myśli o mnie drugi człowiek. Bo jeżeli Bóg mnie kocha, to co ty możesz mieć do mnie? To co ty możesz mi wyrządzić? Kompletnie nic. Jesteśmy tu jeszcze krótką chwilę. Jeżeli się wstydzicie, zapamiętajcie adres. Kochani, Senatorska 9. Od godziny 14 prowadzimy tam spotkanie uzdrowieńczo-uwolnieniowe. Jeżeli jesteś chory na cokolwiek, przyjdź, zostaniesz uzdrowiony. Jeżeli jesteś zniewolony, przyjdź, zostaniesz zniewolony. Ojcze, ja modlę się o tych wszystkich ludzi, do których dotarło dzisiaj Twoje słowo prawdy. Ojcze, ja modlę się o to, że te słowo zapieczętuje się w ich sercach, że oni od dzisiaj nie będą mogli spać w nocy, że oni będą w nocy wstawali i będą myśleli o tym, co dzisiaj tu słyszeli na tym miejscu. Ojcze, ja błogosławię każdemu człowiekowi na tym miejscu. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją wielką miłość, że mogę bez cienia wstydu głosić tym ludziom prawdę. Ojcze, dziękuję Ci, że to wszystko jest dostępne od Ciebie za darmo. Aleluja.